Cześć wszystkim i witam Was bardzo serdecznie. Tu są moje pazurki i jak wyglądają po 4,5 tygodniach. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ nie miałam żadnego zapowietrzenia i bardzo dobrze się trzymały. Uważam, że też to jest dlatego, że przeszłam ponownie na pierwszą moją ulubioną bazę i też dlatego, że jak sobie przygotowuję pracę paznokciową, to używam nową metody. Zacznę zdejmując wszystko to, co pozostało z po pierwszej stylizacji. Nie wszystko oczywiście, tylko to, co trzeba. Zostawię bazy, co jest przyklejone na moje płytki paznokciowe, no i przejdę do zrobienia Princess Nail. Wypiłowałam troszkę moje paznokcie i wyrównałam, no i teraz przejdę do zrobienia moich skórkach. Ogólnie wolę pracować z patyczkiem drewnianym, dlatego że uważam, że jest najbezpieczniejsza rzecz, chociaż dla mnie. Następnie biorę kopytko w pietra Pumex lub ceramiczny i wyczyszczę wszystkie moje skórki. Żeby wymatować moją płytkę paznokciową, biorę pilniczek lub polerkę. Lubię skorzystać z tej Neo Nail tutaj, tą polerkę. I zamiast wziąć strony, co jest bardziej miękka, delikatna, doświadczyłam, że lepiej działa, żeby wymatować delikatnie ta strona, co jest troszkę bardziej mocna. Następnie skorzystam z starszą polerką i tą starszą skorzystam, żeby tam wypolerować jeszcze raz i wyrównać tam, gdzie jest ta pozostałości tej starej bazy. No i teraz odklejam jeszcze dobrze skórki, bo jeszcze do tej pory nie zcięłam skórek, no i zetnę to, co trzeba. W przypadku tego paznokcia jest to mój ulubiony, dlatego że czasami wystarczy, że tylko popchnę tą skórkę i prawie nie mam nic do ścinania, do porównania z resztą moich paznokciach. Wyczyszczę dobrze cleanerem lub alkoholem izopropylicznym i uważając, żeby bardzo dobrze tam w kącikach koło skórka właśnie otłuścić i wyczyścić jakieś pozostałości skórek lub jakiegoś pyłku. No i paznokieć gotowy do wykonania mojej stylizacji. Ja nie skorzystam z żadnego primera, ale przejdę od razu do bazy i jako baza skorzystam z mojej pierwszej ulubionej bazy i wróciłam do tej, czyli jest Semilac Extend Base 5.1 z Semilaca. Tutaj grube warstwo mi jest niepotrzebne, to nałożę cienkie warstwo tej bazy i wysuszę w lampie przez 60 sekund. Następnie dzisiaj skorzystam z nowego produktu dla mnie, czyli z Princess Color Gel z firmy Blulu. I to jest taki żel przeznaczony właśnie do zdobienia Princess, nie tylko. Było różnych kolorów, ja sobie wybrałam kolor 493, co był kolor, co mi bardziej odpowiadał, ale są naprawdę, jest ich wiele i są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Paczuszki z firmy Blulu są naprawdę bardzo ładne i przyjemne, wszystko jest bardzo dokładnie przygotowane i zrobione i paczuszka jest naprawdę nie to, że tylko bardzo ładne i przyjemne, ale też bardzo ładnie pachnie, jak dużo oczywiście z tych firmów robi, jak się dostanie paczuszkę od nich.
No i ten jest ten kolor 493, jest taki zielonawo-turkusowy, bym powiedziała, z takim też srebrnym odcieniem, bo te drobinki właśnie są takie srebrne, mieszane właśnie z tym zielonym turkusowym i to jest bardzo, bardzo, bardzo ładny kolor. No i zaczynam nakładając ten kolor żel koło moich skórkach, żeby właśnie zrobić taki efekt, tak jak Princess. Tak ogólnie Princess Nail to są tylko te takie drobinki właśnie tam tylko ku skórkach i ta stylizacja jest dosyć płaska, ale ja chciałam troszkę przesadzić z tymi drobinkami, dlatego że uwielbiam się wcidełka na paznokciach od zawsze, to poszłam tak troszkę dalej, prawie do połowy paznokcia i naprawdę dlatego, że te drobinki są naprawdę śliczne, ten żel jest bardzo przyjemny do pracowania, dlatego że ta mieszanka bardzo fajnie się trzyma i bardzo fajnie jest z nią pracować. I też nie chciałam mieć taką stylizację płaską, ale chciałam zrobić taką, jak widzicie, zobaczycie później, nadbudowę na paznokcia. Pójdę do lampy i utwardzę przez 30 sekund, ale czas utwardzania tego produktu ogólnie jest 60 sekund. Ja pójdę tylko 30 sekund, żeby to lekko twardzić, bo nałożę jeszcze drugą warstwę. No i tą drugą warstwę chcę tylko tam dodać te najdrobniejsze drobinki, tylko tam koło skórkach. Zawsze wyczyszczam patyczkiem koło skórka, żeby mieć pewność, że tam jest zawsze czysto, no i włożę do lampy przez 60 sekund. No i dzisiaj będę pracowała z akrylożelem, skorzystam z akrylożela z firmy Neonaila. Jako pierwszy skorzystam z Perfectly Clear, czyli perfekcyjnie przezroczysty, a następnie skorzystam z Natural Pink, czyli taki mleczny, różowy kolor. Do pracowania z akryloszelem potrzebuję cleaner lub alkohol izopropyliczny lub jakiś preparat, co po prostu to jest alkohol izopropyliczny i pędzelek oczywiście lub skalpela. Ja używam bardzo dużo skalpela, ale zobaczycie, że w tym przypadku skorzystam też dużo z pędzelka i ogólnie mam filmik przeznaczony do jak przedłużam paznokcie akryloszelem bez formy. I zacznę nakładając przezroczysty akryloszel na moje Princess Gel, skorzystając właśnie ze skalpela. Każdym razem jak widzę, że narzędzik jest brudny lub już się zaczyna przyczepić za mocno do akryloszelu, no to wtedy wymaczam cleanerem, wyczyszczam no i ponownie wymaczam się, staram, żeby tego cleanera nie było za dużo, bo też jest nie za dobrze. No i po prostu sobie modeluję tak ten akryloszel. Staram się najpierw przykryć przezroczystym akryloszelem cały ten princess, właśnie wszystkie te drobinki, bo zależało mi na to, żeby było jak najbardziej przezroczysty, jaką widziałam tą moją stylizację w głowie. Chciałam, żeby tam mi było jak najbardziej przezroczysty, bo się obawiałam, że jak założę od razu ten mleczny różowy, nie pamiętałam, jakie przykrycie może mieć, no to bałam się, że będzie za mocny i że mi nie będą się za ładnie prześwitywały te drobinki pod tym. Rozciągam resztę akryloszelu przezroczystego do końca tego mojego paznokcia. No i później sobie wspomagam przeciągnąć cały gel do końca z pędzelkiem. Uważają i też starając się zawsze, żeby tego cleanera nie było za dużo, dlatego że jak się zamieszcza za dużo ten akryloszel z cleanerem, to nie jest dobrze, to zmienia troszkę tą chemię i to wtedy się robi taka papcia, się zaczyna przyklejać, rozpuszczać i jest nie najlepiej, żeby pracować z tym. Utwardzę w lampie ten pierwszy akryloszel. No i następnie skorzystam z koloru różowy i nałożę na pozostałości tego paznokcia.
i teraz przyciągam ten różowy, tak wycieniuję powiedzmy z tym przezroczystym, też do strony skórek i zewnętrznie. Zauważyłam, że w jednym punkcie brakowało mi troszkę produktu, no to dodałam. No jak czuję, że wyszło w miarę dobrze, pójdę do lampy i utwardzę przez 60 sekund. Lubię sprawdzić, czy moje prodlże się dobrze utwardził, to tak pukając i daje, jak daje ten pusty dźwięk, to znaczy, że jest praktycznie wszędzie suchy i zawsze też, jak się robi przedłużenie, warto sprawdzać, czy jak prodlże się wysuszył pod spodem. Cleanerem wyczyszczam całą powierzchnię. Zacznę piłowanie i lubię skorzystać z frezarki elektrycznej. Zacznę piłować całe naokoło w moich skórkach, żeby wyrównać kształt akrylożelu. No i później wypiłuję i wykształcę resztę. Po wykształceniu z frezarką lubię wypiłować jeszcze raz z polerką, czyli tak bardzo delikatnie wszystko wyrównać i wygładzić. Wyczyszczam szczoteczką i cleanerem.
czas na top i skorzystam z dry topa Silkera The Garden of Color, co jest mój ulubiony, pod mi daje taki szklanny efekt i on cały czas tak ładnie się utrzymuje błyszczący. No i teraz można zauważyć, że w innych pazurkach ten mleczny różowy jest bardziej mleczny, na pewno dlatego, że może jego założyłam mniej, może więcej wypiłowałam, też te pazurki są takie właśnie oczywiście mniejsze niż mojego wciuka. Na malutkim paznokciu nałożyłam tylko akrylożel przezroczysty, bo chciałam spróbować różnicę właśnie i widać, że on jest bardziej przezroczysty niż ten mleczny różowy. Nałożę lej do paznokci i dalej będę używała ten Semlek Eglisir w zapachu Love, co uwielbiam. Pomocą wacikiem zdejmuję ten największość tego olejku, co mi jest niepotrzebne. Zawsze uważam, żeby od zewnętrznej strony do wewnętrznej moich rąk, żeby mi się to tam ładnie ułożył ten olejek. I olejek nałożyłam wszędzie też pod spodem. No i tutaj jak wyglądają moje pazurki na końcu, to jest jak wyglądają w świetle sztucznym. Zaraz Wam pokażę też w świetle dziennym, co widać jednak różnicę. Ten pazurek tutaj właśnie, jak mówiłam, został przezroczysty i właśnie delikatnie widać tam, że on jest przezroczysty, a na resztę jest ten mleczny różowy. Co od zależności, ile tego nałożyłam, ile wypiłowałam i tak dalej, to po prostu jest bardziej przezroczysty lub nie, ale to mi nie przeszkadza. I tutaj widać, że jest tego produktu troszkę więcej i też na pewno tam chyba mniej wypiłowałam, jak się patrzy teraz na moich paznokciach, ale to coś, uwielbiam tą stylizację i bardzo polubiłam pracować z tym Princess Gel. Na pewno znowu do niego sięgnę i na pewno wybiorę też inne kolory. No i tutaj jak wyglądają w świetle dziennym, co uważam, że pokazuje naprawdę wygląd prawdziwy tych pazurków, bo światła sztuczne to niestety są dużo mocniejsze i przez tą kamerkę to widać naprawdę wszystko, a tutaj jest bardziej takie miękkie to światło. No to cóż, polubcie ten filmik, jak Wam się spodobał i subskrybujcie się na mój kanał, jakbyście chciały zobaczyć więcej i dziękuję bardzo za oglądanie i zobaczymy się następnym razem. Pa!